Zrzeszający kilkanaście miast i gmin subregion zachodni województwa śląskiego szuka rozwiązań problemów komunikacyjnych w naszym regionie. Podstawą nowego systemu komunikacji miałoby być współdziałanie zarówno transportu szynowego, jak i drogowego oraz wyłonienie jednej firmy obsługującej komunikację osobową na terenie subregionu. Do tej pory w naszym regionie współpraca między transportem kolejowym a drogowym polegała wyłącznie na umowach pomiędzy firmami spedycyjnymi. Ponadto transport publiczny obsługiwany przez kilku przewoźników cierpi na brak synchronizacji. Rozwiązania tych problemów istnieją, ale problemem jest wprowadzenie ich w życie. Jeśli ktoś chce używać transportu publicznego, żeby ten transport działał, a praktyka pokazuje, że mamy duży odpływ ludzi z naszego subregionu, między innymi dlatego, że jest... Załóżmy, ktoś na przykład, nie wiem, znajduje pracę w Katowicach, zarobi te 4000 zł, to on prędzej wynajmie coś w Katowicach, gdzie tam mieszka, już dojeżdżał z Rybnika godzinę w jedną, godzinę w drugą stronę, między Gliwicami i Rybnikiem nie mamy w ogóle transportu publicznego, więc nawet nie ma o czym mówić, a Jastrzębie-Zdrój nie ma w ogóle połączeń kolejowych, to jest największe miasto w Polsce bez połączeń kolejowych. Komunikacja miejska w przypadku naszego regionu w zasadzie została zdominowana przez linie autobusowe. Likwidacja szlaków kolejowych, na przykład między Wodzisławiem Śląskim a Lubomią, czy odcięcie od kolei Jastrzębia-Zdroju, to tylko kilka przykładów. W każdym subregionie jest szansa na powrót do kolei. Trzeba po prostu zrobić dobre podwaliny do tego, przemyśleć odpowiednie koncepcje. Można powiedzieć, że transport kolejowy to jest taki produkt, a osobą kupującą jest pasażer. Jeżeli produkt zostanie dostosowany do potrzeb pasażera, to on będzie spełniał swoje wymagania. Ale kolej to nie tylko szansa na komunikację pasażerską, to również najtańsza forma transportu towarów. Problem polega na tym, że transport drogowy jest szybciej zorganizować i przez niższe koszty. Jeżeli transport kolejowy jest droższy w zorganizowaniu, ale on przynosi lepsze rozwiązania na przykład do tkanek miejskich, nie trzeba tyle parkingów robić, drogi się nam tak bardzo nie psują. No jak dobrze wiemy, koleją da się większą ilość pasażerów i masę ładunków przewieźć niż pojazdami samochodowymi. Nie jest więc wykluczone, że subregion zachodni wprowadzi w tej kwestii nowe regulacje.